Witam Państwa, Izabela Litwin. Czas, żebyśmy się zmobilizowali, żebyśmy wreszcie zrozumieli, co nam grozi. Proszę Państwa, traktat, który mamy podpisać ze Stanami Zjednoczonymi, traktat o wolnym handlu pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi, to jest traktat zabójczy dla naszej gospodarki. I to rozumieją niektóre kraje. Rozumie to Francja, czy rozumie to Austria. Inne kraje nie całkiem rozumieją. O co chodzi? Cały traktat liczący 2,5 tysiąca stron jest traktatem poufnym. Właściwie jego zapisów nikt nie zna. Teraz kilka przecieków, kilka fragmentów przeciekło do publicznej wiadomości. I to są fragmenty niepokojące. Niepokojące dlatego, że po prostu zaczniemy być karmieni żywnością zmodyfikowaną, która, jak wiadomo, jest bardzo szkodliwa. Poza tym ten traktat daje wielkie uprawnienia korporacjom. Będą mogły wchodzić na rynki, a będą wchodzić i będą po prostu niszczyć naszą gospodarkę, dlatego że my nie jesteśmy konkurencyjni w stosunku do rynków amerykańskich. Tym bardziej, że taka bogata korporacja zawsze może zastosować ceny dumpingowe i z naszego rynku wyrugować producentów tych towarów, na których im zależy. Musimy się przed tym bronić. Francja się broni dlaczego? Francja broni się dlatego, że wie dokładnie, że ten traktat może zniszczyć jej rolnictwo. A Francja ma tą ambicję, żeby jej rolnictwo było zdrowe. Wchodzą teraz tam przepisy takie, żeby schodzić z ilości pestycydów dodawanych do upraw. U nas też to powinno być. Pestycydy muszą być z powoli wyprowadzane z naszych upraw, żeby ta żywność była zdrowsza. Francja ma ambicję być zagłębiem zdrowej żywności. Ta ambicja powinna także nam towarzyszyć. Nie możemy także dopuścić do tego, żeby nasze branże, które nie mogą być konkurencyjne w stosunku do amerykańskich, u nich jest tańsze paliwo, więc z tego tytułu już na wstępie jesteśmy skazani na przegraną, jeżeli chodzi o konkurencyjność tych wyrobów. Nie mówiąc o tym, że jeśli chodzi o jakość tych wyrobów, to też ona bywa różna. Tymczasem my się przed tą konkurencją nie będziemy mogli bronić, dlatego że korporacja, która będzie uważała, że rząd przeszkadza jej w wejściu na te rynki, będzie mogła nas zaskarżać do sądów międzynarodowych. Proszę Państwa, zmobilizujmy się, czytajmy to, jak już będzie dostępne, bo na razie to nie jest dostępne, przynajmniej te fragmenty czytajmy. Sprawdzajmy, co nam grozi i naprawdę musimy powiedzieć stanowcze nie. Tym bardziej, że jak na razie to wicepremier Morawiecki jest za podpisaniem tego traktatu. Dziękuję bardzo.